Pata Andrejas, marszałek Sejmiku Ziemskiego, prowincjonalnego ziemi wrocławskiej. Ja najpierw pana widzę pierwszy raz. Jak pan ma na nazwisko? Jerzy Andrzej Zimny. Zimny. Pierwszy raz jest pan na Sejmie Walnym? Oczywiście. Oczywiście? Proszę pana. Ale nie ma, panie pan mnie obraził, bo pan powiedział, że mój, ośmieszył mnie pan, że wniosek do Andrzeja Dudy o 2 miliony złotych dotacji dla Sejmu Walnego, żebyśmy mogli zacząć działać. Ja Andrzeja Dudę. Ośmieszył mnie pan przed chwilą, a pan marszałek spowodował głosowanie na temat wniosku pani Małgosi Piszczek, tak, że do Andrzeja Dudy możemy wystosowywać wezwanie. Tak. Nie wezwanie, zaproszenie do niej. Zaproszenie, a więc możemy czy nie możemy do Andrzeja Dudy wystosowywać cokolwiek? Tłumaczyłem, pani dobrze przejrzy Dariusza, pani zobaczy, ja tylko pana proszę, żeby pan mnie nie obrażał, pan też proszę mnie nie obrażać. No, jeżeli pan jest pierwszy raz na Sejmie Walnym, to nie powinien pan w ogóle być skrutacyjnym, funkcyjnym, bo pan jest pierwszy raz. No to nie ma żadnego ja następnym razem zgłoszę protest od razu. Jeżeli jakaś osoba, która jest pierwszy raz na Sejmie Walnym, zostanie przez pana powołana do funkcji. Pani i teraz wracam do tematu konstytuanty, bo pan mnie wezwał i znowu mnie pan ośmieszył. Proszę państwa, nigdy nie byłam w tej konstytuancie. Szefem konstytuanty jest Kazimierz Styrna. Proszę mi nie przeszkadzać i nie przerywać. Kazimierz Styrna. Natomiast na Sejmie w Niepołomicach, na którym mnie nie było, nagle osoba, która pierwszy raz przyjechała na Sejm Walny, pan Dobrzyński z Warszawy, jak z kapelusza go pan wyciągnął i powołał go wiceszefa konstytuanty. Mnie nie było na tym Sejmie w Niepołomicach. Ale teraz jestem i to powiem, że taka konstytuanta, jaką pan stworzył, jest kompletnie do bani. Do niczego się nie nadaje. Jest jakiś prawnik na sali, oprócz mnie. Ale pani Beato, proszę bo mówić, drugi prawnik, proszę mówić na sali, proszę mówić na Krzysztof Leszczyński dzisiaj nie przybył, więc ja chyba jestem jedynym prawnikiem. Dobrze, ale pani mówi na ten, nie na temat. Mówię na temat. Proszę mi nie przerywać. Będę pani przerywać. Pan mówi 10 minut, 15 minut, 20 minut, a mnie pan daje 3 minuty czasu. Jest pani marszałkiem Sejmu Walnego? Nie jestem marszałkiem Sejmu Walnego. Na swoim marszałku. Ale jeżeli pan uważa, że jestem w konstytuancie, którą pan za chwilę chce odwołać, to mam prawo do... Ale to pani się zdecydowała być w tej konstytuacji, nie ja. Nie, ja nigdy w tej proszę konstytuacji nie byłam. Proszę obejrzeć wiariusze Sejmiku w konkretach, dobrze? Bardzo proszę. Tak. Pani się... Przed chwilą to pan miał zły wiariusz, a nie ja. Ja mam dobry. I teraz wracam do sprawy Trybunału Konstytucyjnego. Więc w obowiązującej nadal od 80 lat Konstytucji Kwietniowej z 1935 roku nie ma mowy o żadnym Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny został w PRL-u powołany przez Jaruzelskiego. Natomiast w artykule 71 Konstytucji Kwietniowej jest powołany Trybunał Stanu, który w PRL bis, czyli w III RP praktycznie nie funkcjonuje. I ja zgłaszam taki wniosek, żeby Sejm Walny przegłosował, debatę zrobił, czy przegłosował w ogóle likwidację Trybunału Konstytucyjnego III RP. Dziękuję.